Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy bracia i siostry, Wielki Piątek. Pozwólcie, że dziś wyjątkowo nie przeczytam Ewangelii. Jest ona bardzo długa, zawiera opis męki Pana Jezusa. Zwrócę uwagę na kilka takich faktów, kilka punktów, które warto sobie przemyśleć. Być może udać się też do kościoła na adorację Chrystusa w grobie Pańskim, jeżeli mamy taką możliwość. Wielki Piątek to jedyny dzień w ciągu całego roku kościelnego, kiedy Kościół nie sprawuje Eucharystii, dlatego że nasz pasterz odszedł. Chrystus umarł. I my w sposób uroczysty zastanawiamy się nad sensem śmierci Chrystusa, nad sensem Jego męki. Dzisiaj to taki milczący piątek trochę, dlatego że Bóg milczy. Nie usłyszymy w Kościele ani organów, nie usłyszymy w Kościele wielkich, radosnych pochodów. Nic z tych rzeczy nie zobaczymy. Bóg dzisiaj milczy i w tym milczeniu zawiera prawdę o sobie. Tej prawdzie oczywiście na imię miłość. Sługa Boży, niedługo ogłoszony beatyfikowanym kardynał Stefan Wyszyński powiedział takie słowa, że każda miłość ma swój Wielki Piątek. Czyli każdy, kto kocha, wcześniej czy później doświadczy tego brzemienia, słodkiego co prawda, ale mimo wszystko brzemienia, jakim jest miłość. Chrystus oczywiście umarł za każdego człowieka. Pozwolił się zabić, pozwolił się zdradzić najpierw, pozwolił się wieść na mękę i w ten sposób odkupił te wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy, które popełnimy w przyszłości. I każdy z nas też ma takie momenty Wielkiego Piątku w swoim życiu, kiedy kochamy naprawdę. Dlatego, że wcześniej czy później każda prawdziwa miłość, ona się, mówiąc tak trochę kolokwialnie, doczeka Wielkiego Piątku, kiedy będzie jakoś wypróbowana, jakoś nadszarpnięta. Sztuką jest wytrwać wtedy, kiedy przychodzi ten Wielki Piątek w naszym życiu. Kiedy czujemy odrzucenie we wspólnocie, w rodzinie, w małżeństwie. Kiedy czujemy się odrzuceni, kiedy czujemy się niechciani, być może czujemy się niekochani. Trzeba o tym pamiętać, że Bóg miał podobnie. Że Bóg, który umarł za swoje dzieci, pozwolił, żeby te Jego dzieci swoimi rękoma Go przybiły. Pozwolił, żeby te Jego dzieci ukochane, najdroższe, no dokonały tego, co dokonały. I kolejny punkt na dzisiaj to oczywiście taka miara miłości. My się czasami zastanawiamy, jak w ogóle tę miłość zmierzyć. Czy jako ludzie mamy w ogóle jakieś takie narzędzie, dzięki któremu moglibyśmy powiedzieć, że tutaj miłość się zaczyna, tutaj jest bardzo intensywna, tutaj jest słaba, a tamto jej w ogóle nie ma. Jeżeli chcemy poszukać jakiejś adekwatnej miary miłości, to warto spojrzeć na krzyż. Warto popatrzeć na pasyjkę, na Chrystusa przybitego do krzyża. Tam jest jedyna dobra miara miłości. Chrystus, który poświęcił siebie, żebyśmy my mogli zostać poświęceni Ojcu. I niech ten Wielki Piątek będzie dla nas taką okazją do chwili refleksji, aby zobaczyć, jak Bóg kocha człowieka. Do czego jest zdolny, żeby tego człowieka z grzechu wyprowadzić. To wielkie święto miłości, ten triumf miłości, bo przecież wiemy, że ostatnie słowo nie należy do grobu, ale do zmartwychwstania. Niech to święto będzie także świętem dla nas. Abyśmy sobie uświadomili, że Bóg nie wahał się w sposób bardzo okrutny oddać swojego życia po to, abyśmy mieli życie my.